Dzień dobry Państwu, Stanley Panama, czyli Stanisław Kosakowski, serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o takich realiach dotyczących Polski, dotyczących moich rodaków, Polaków i trochę takich obnażających taką rzeczywistą prawdę o Polakach w kontekście innych narodów. Rzeczywiście w Polsce jest taki styl, tak powiedzmy, szczególnie na prawicy, takiego nadymania się, że jesteśmy najwspanialsi, najwięksi bohaterowie na świecie. Ratowali Żydów, ratowali Czechów, Norwegów, Eskimosów, Chińczyków i tamtego przechowywali w ziemlankach. Tamtego są najmądrzejsi, najpiękniejsi i takie, no wiadomo, że oczywiście w tym jest to część prawdy, ale jakbyśmy się przymierzyli do innych narodów, to te inne narody też mogą mieć podobne cechy. To, że Polacy byli narodem bardzo krzywdzonym przez swoich sąsiadów i nie tylko, albo nawet współbraci, nie tyle współbraci, co współmieszkańców, no to jest to faktem, dlatego bronili się, ale generalnie trzeba tak samo zauważyć, że dopiero w trakcie wojny, jeżeli powiedzmy jest jakiś konkretny wróg, który cię mierzy, w Polakach tak powiem, budzi się powiedzmy jakieś takie no, nie tyle niezadowolenie oczywiście, ale budzi się jakiś bunt, że coś tam próbują robić, ale powiedzmy sobie szczerze, że naród polski ma trochę przetrącony kręgosłup i obecni Polacy to nie są jakimś narodem ani walecznym, ani szczególnie mądrym, ani szczególnie jakimś takim wyjątkowym, po prostu popatrzcie powiedzmy na Francuzów. Sytuacja u nich się zmieniła na tyle, że ci ludzie, średnia klasa musi ciężej pracować, bo musi pracować na tych przybyszy, którzy przyjeżdżają i chcą żyć na krzywy ryj i na tych menele, którzy się uwłaszczyli powiedzmy na majątku zrabowanym tu czy tam na swoich koloniach i prowadzą dostatnie życie i ci no ludzie wychodzą dzień w dzień, w sobotę, w niedzielę, mówi mi się, rząd im się nie podoba, idą, walczą, tam im urywają ręce, wybijają oczy, strzelają do nich. Proszę Państwa, to jest walka, to jest zjednoczenie i to też nie jest jeszcze taka najlepsza wersja, bo tam tych ludzi raptem jest tam ileś tam tych tysięcy, ale to nie jest masówka. Jak chodzi o Polskę, to proszę Państwa, tu ja, broń Boże, nie utożsamia się z jakimś koziarstwem, bo dla mnie to koziarstwo, PO czy ta opozycja to jest banda meneli, która nie powinna mieć w ogóle żadnego udziału w życiu publicznym. To właśnie takie menelstwo powinno z Polski emigrować albo tak powiem powinno być w Polsce napiętnowane poprzez to menelstwo, które się, że tak powiem, uwłaszczyło i tamte i te wszystkie pociotki, te wszystkie te kuzyni, te dzieci inne, które tak powiem kontynuują politykę, czy tam powiedzmy kontynuują ideologię swoich przodków. Do czego zmierzam? Zmierzam, proszę Państwa, do tego, że jak Państwo sami zauważą, że ja też zostałem oszukany przez Prawo i Sprawiedliwość, które, że tak powiem, kojarzyło mi się z taką formacją patriotyczną, która rzeczywiście przyjdzie i coś zmieni. Na początku rzeczywiście coś zmieniało, że widzieli Państwo na Facebooku, Twitterze, jak wszyscy chwalili Pani Beato Szydło, kochamy Cię, Pani Macierewiczu, kochamy Was wszystkim. Tak się okazuje, że naród kocha, a tu nagle po roku czasu się okazuje, że ten rząd jednak jest zły, że trzeba wybrać lepszy, a na tym lepszym rządzie to już nie dość, że tylko to bydło tam bolszewicko, to targowickie pluje, bo to jest normalne, bo po prostu czy tam komuniści, czy inni, ale ci wierni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, ci zaczynają pluć i plują teraz takim ostrym jadem na Prawo i Sprawiedliwość, bo rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość zdradziło, nie reprezentuje ani polskiego narodu, ani nie jest siłą polityczną, która jest w stanie zmieniać Polskę. Kwestia z tego, że ten plankton narodowo-wolnościowy rzeczywiście się jednoczy. Ja też ten plankton popieram, bo uważam, że czas na innych czubków, powiedzmy, rządzili czubki takie bolszewicko, tam te wieśniacko, wsiowsko, tam jakieś inne, później PiS, czyli tam ta formacja żydowsko, znaczy nie żydowsko, tylko żydosemicko-filosemicka.
I to także uważam, że czas na innych czubków. Kwestia z tego, widzą Państwo, że w Polsce nie ma lidera, a nawet jeżeli jakiś lider się pojawia, to za tym liderem jest bardzo mało ludzi, którzy by poszło manifestować, które by wylegały na ulicę powiedzmy dziesiątki czy setki tysięcy ludzi, żeby go bronić. Tutaj właśnie na myśli mam pana świętej pamięci premiera Olszewskiego. Jeżeli była to nocna zmiana, by na bazie zdrady, zaprzaństwa został obalony tamten rząd, to powinno wyjść na ulicę, powinni wychodzić dziesiątki, setki tysięcy ludzi i walczyć o niego. Jeżeli ci Polacy nie wyszli, to z tego wynika, że nie nadają się do walki. Dlatego to, co na początku Państwu powiedziałem, że Polacy już nie są żadnym wyjątkowym narodem, bo jeżeli dzieje się krzywda ich przywódcy takiemu czy innemu, to zamiast go wspomagać, zamiast go stanąć w obronie, mają dokładnie to w dupie. I tu jest właśnie to, że Polacy już nie są tym narodem, nawet Francuzi są lepsi, bo idą, palą samochody, coś się robią, że są jakieś, pokazują swoje oburzenie. Jak chodzi o tutaj, w tym wypadku prawa Olszewskiego, nie ma żadnego oburzenia. A jeszcze co jest najśmieszniejsze, tak zwana prawa strona, bo ta prawa strona to jest też o kandupy rozbić, dlatego mówię, są takie od czubku poprzez jednych czubków do drugich czubków. Mówią, że tam Olszewski był masonem, że taki, że straki. Proszę Państwa, niech on będzie masonem, niech on będzie masonem, powiedzmy, eskimosem czarnym, jeszcze w prążki i w kropki, jak ta Biedronka. Mnie to gówno obchodzi. To był jedyny przywódca, który miał w swojej głowie interes narodu. To dla mnie się liczy. Ja oczywiście bardziej wierzę katolikom, którzy mają jakiś kręgosłup taki czy inny, ale czasami taki katolik, po prostu popatrzcie na Nycza, jakiegoś innego, szybciej się sprzeda, niż rozumiesz jakiś taki masyn, jak tutaj powiedzmy w wypadku Olszewskiego. Także widzą Państwo, tutaj, a tu prawica w tej chwili pluje, dlatego mówię, że w Polsce jakikolwiek lider by się nie pojawił, to nie to, że zostanie opluty przez komunistów i lewaków, przez takie łajzy typowo targowickie, ale też jest opluwany przez nawet taką naszą, tego tak zwaną prawicę, która drąży, że niby był dobry, a jednak jest zły, bo to mason, żeby nie on, czemu on tego nie zrobił, tamtego nie zrobił. Miał pół roku do rządzenia i raptem po pół roku ludzie czekają, żeby dokonał radykalnych zmian. Prawo i Sprawiedliwość chyba rządziło swojego czasu w 2007 roku, to rządziło chyba z półtora roku coś innego i też nie zrobiło wiele, ale coś obiecywane, ale to po prostu ja byłem też, miałem takie złudzenie, że ten rząd się sam obalił i tam nie dokonali, a jakby rządził, to panie, co by tam nie było, jaki byłby dobrobyt w Polsce, jaka byłaby klasa. W tej chwili rządzą 3 lata i widzą Państwo, jakie jest totalne gówno. Ze wszystkich takich poważnych, istotnych ustaw się wycofują, ten rząd jest słaby, jest fatalny, ale proszę Państwa, nie dość, że rząd jest słaby, społeczeństwo jest słabe. I tutaj, jeżeli ktoś czeka, że nagle przyjdzie jakiś lider i to ogarnie, jakikolwiek by lider nie przyszedł, to będą znów takie podziały, że tego lidera się opluje w taki czy inny sposób, bo on tutaj bo on żonę bił, a dziecko za mało głaskał, a to, tamto. Zawsze będą wyciągane mu takie czy różne historie. Dlatego odmieniłem kilka razy, że prędzej takiego lidera można szukać wśród Polonii amerykańskich, gdzie już ludzie mają pieniądze albo są obeznani z pieniędzmi. Mają dystans do pieniądza, mają dystans do bogactwa, widzą to bogactwo, widzą, jak pewne sprawy poukładane są. Jak nie były ich w Polsce powiedzmy przez 20 czy przez 30 lat, to oni, że tak powiem, pozbyli się tego polskiego kompleksu. Są dumni, ma pieniądze, czuje się człowiek, ma się pieniądze, czuje się człowiek bardziej wolny. Wiadomo, Stany Zjednoczone to następnym wywiadzie po prostu opiszę to Stany Zjednoczone, jak to wygląda, ale teraz skupmy się na Polsce. Także, że lider to jest jedna sprawa, ale ten lider musi być, składać się powiedzmy z 5 liderów. On musi być on i zaplecze też ludzi odważnych, ludzi charyzmatycznych. No wiadomo, że charyzmatyczni mogą między sobą być jakieś niesnastki, ale powiedzmy, czy to jest Piłsudski z Dmowskim, czy tego, kwestia jest tego, żebyśmy się nie doszukiwali, bo jak będziemy wchodzili w takie dywagacje, powiedzmy, jak pan Grzegorz Braun, którego uwielbiam, jako świetnego historyka, polonistę, ale będziemy drążyli, jak on, dlaczego nie zrobił tak, a jakby zrobił tak, a ten się z tym pokłócił, ten był lepszy, ale ten był gorszy, a ten lepszy, to też kiedyś był gorszy. Proszę Państwa, można dzielić włos na czworo. Nam potrzebna silny, charyzmatyczny przywódca, który ma dobrą wizję Polski. Uważam, że takim był przywódcą
pan świętej pamięci, pan premier Olszewski. Na tym pogrzeb może się wybiorę, ale jeżeli tam kardynał Lysz będzie odprawiał mszę, tak jak przy śmierci Macieja Rybińskiego, to jest to dla mnie, budzi obrzydzenie ten człowiek. I wtedy ja bym na taką mszę pożegnalną nie pójdę po prostu, bo ja nie będę firmował takiej fatalnej postaci. Chętnie bym poszedł, ale uważam, że tutaj trzeba tę sprawę na tyle ogarnąć, ale PiS to jednak nic nie ogarnie, bo to są gołodupcy, to są zakompleksieni, to są takie, no nie tyle szmaty polityczne, to są takie, taką miękką pałą robieni, to są, no oni się nie nadają do rządzenia, oni się nadają tylko jako być taki zarządca, powiedzmy, że tam pan mu powie, co ma robić i on tutaj mniej więcej tak to będzie ogarniał. Ale nie chcę, żeby jeżeli przy takim pogrzebie będą takie szmaty, powiedzmy, tacy ludzie najgorszego sortu, będą tą mszę odprawiać, to proszę Państwa, to jest dla mnie potwarz. Byłem, uhonorowałem śmierć Macieja Rybińskiego, ale Lysz sprawę zepsuł. Ja tak się doszukiwałem drugiego dnia, że on coś chce jednak przesłać, jakieś ma większe przesłanie, bo tam przemawiał chyba Wilnstein, ten stary. Ale zauważyłem, że tamten próbował go tak, no nie tyle depresjonować generalnie, bo to tak pieprzy po próżnicy, żeby... Przede wszystkim on też się pcha, żeby się ogrzać w tym towarzystwie. Ogrzać w tym towarzystwie, bo jak on te szumowiny głaszcze, powiedzmy, po głowie, tutaj wychwala takich tych lewaków, tych wszystkich łajdaków polskich, a później na drugi dzień przychodzi i przy bohaterach Polski ogrzewa się w ich blasku, ich śmierci, ich bohaterstwa. Przychodzi, żeby ludzie jednak go wzięli za takiego, który jest, powiedzmy, z narodem, tego fałszywa postać na wskroś. To na tyle, stale pana serdecznie pozdrawiam, hasta la vista.